otwieramy nową szkołę podstawową. Będzie to Katolicka Szkoła Podstawowa imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Jest to jedyny taki oddział i w Łomży, i jeśli dobrze się orientuję, to w regionie. Jest to takie pierwsze spotkanie z ewentualnymi kandydatami, którzy zechcieliby rozpocząć naukę w pierwszej w Łomży Szkole Podstawowej Katolickiej. Mamy masę atrakcji, mamy zaplanowane całe wydarzenie dnia dzisiejszego, więc myślę, że będzie co pooglądać. Dzieciaki na pewno nie będą się nudziły. Przepraszam, co to jest dobra szkoła? Wiesz co? Chodź, pokażę ci. Atmosfera w szkole jest rewelacyjna. Uczniowie są bardzo mili, przyjaźni. Jeśli czegoś nie wiem, przykładowo ze starszych klas, chęcią pomogą. Jeśli ktoś nie wie czegoś, przykładowo nowe osoby, bardzo przyjaźnie do tego podchodzą, pokazują mu co i jak, pomagają jeśli trzeba. Jest taki magiczny dywan, to jest bardzo, bardzo nowa rzecz na rynku edukacyjnym, czyli monitor jest rzutnik jest zainstalowany w suficie, natomiast na podłodze dzieci wykonują różne ćwiczenia. Jest to bardzo dobra rzecz, dlatego że mogą tam zajęcia być prowadzone tak samo z dziećmi z pierwszej klasy, z drugiej, jak i z uczniami z klasy szóstej. Jest wiele zabaw interaktywnych i wiele programów, które można wykorzystywać. Sama dzisiaj widziałam, z matematyki są... To są takie zadania różne z matematyki na przykład, to co pamiętam, i trzeba wykonać w pamięci obliczenia dosyć szybko. Jedna taka ciekawa zabawa. Inna na przykład trzeba sobie radzić z łapaniem na przykład rękoma czy stopami samolotów. To też się dzieje dosyć szybko, więc bardzo dobrze ten dywan magiczny ćwiczy sprawność ruchową, koordynację, motorykę małą, dużą, więc to jest taka atrakcja bardzo przydatna, myślę, w edukacji, w zajęciach takich usprawniających, nawet rehabilitacyjnych. Jestem bardzo mile zaskoczona, że jest takie duże zainteresowanie, bo to jest rzeczywiście trudna rzecz wejść na rynek wtedy, kiedy jest wiele znakomitych szkół podstawowych w mieście. Mamy zamiar zachęcić, tak, i najmłodszych, zarówno tych, którzy chcą przyjść do pierwszej klasy, ale także tych, którzy chcą zmienić szkołę, którzy będą szli do klasy czwartej szkoły podstawowej oraz do klasy siódmej. Dla wszystkich tych uczniów, dla wszystkich tych gości przygotowaliśmy odpowiedni repertuar. Mamy przedstawioną całą ofertę. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mam syna do pierwszej klasy, się zastanawiam, jaką szkołę wybrać, że to jest szkoła z tradycjami już wieloletnimi. No i właśnie chciałam zobaczyć, co proponuje, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Na pewno szkoła wyróżni się tym, że to będzie szkoła dosyć mała. Nie nastawiamy się na to, że tutaj będzie jakaś ogromna liczba uczniów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, który gwarantują nam karty dostępu do drzwi, szatnie z szafkami indywidualnymi dla uczniów. Dla najmłodszych mamy przewidziany osobny boks, tak żeby dzieci małe nie musiały się może różnie spotykać z dziećmi, z uczniami starszymi. Osobne wejście dla klasy pierwszej, czyli od strony parkingu, tak żeby rodzicom było wygodnie przywieźć, wejść do szatni. Pani wychowawczyni będzie dzieci zabierała z szatni, także odpadnie też ten problem z czekaniem do godziny 8, żeby rozpocząć zajęcia. W naszej szkole będzie możliwość nauki czterech języków obcych. Będzie to
oczywiście język angielski, niemiecki, a także język rosyjski oraz łacina, co jest na pewno nowością. Współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami, które będą prowadziły różnego rodzaju zajęcia, chociażby szkoła językowa Lingua, której native speakerzy, nauczyciele z obcych krajów prowadzą u nas cyklicznie zajęcia z młodzieżą. Będą również zajęcia z projektowania i robotyki Lego tutaj we współpracy z Centrum Edukacyjnym Logos. Szachy, zajęcia taneczne, zumba. Taką atrakcją, myślę, istotną jest to, że w świetlicy będą dzieci odrabiać pracę domową. Oprócz tych zajęć świetlicowych, wielu atrakcji, jakie przygotowujemy, między innymi spotkania z robotyką, zajęcia z języka obcego, będzie odrabianie pracy domowej. Już coś czytałam, że mają być klasy dwujęzyczne, ma być język taki mało popularny, ale łacina, a jednak jest przydatna. Nawet w medycynie, więc gdzieś tam wybiegając w przyszłość, może będzie lekarzem syn, to już też się przyda, prawda? Już od takich podstaw niż później. Zależy też nam na tym, żeby dzieci małe szczególnie wychodziły codziennie na spacer, wtedy kiedy będzie dobra pogoda, czyli kiedy nie będzie padało, nie będzie wiało i nie będzie mrozu. To jest bardzo ważne, żeby pomóc rodzicom w takim aktywnym spędzaniu wolnego czasu przez dzieci. Wiadomo, wracamy późno do domu, nie zawsze jest czas, żeby wyjść na spacer. A jednak świeże powietrze to jest duża dawka zdrowia i profilaktyki. Zapraszamy chętnych rodziców, uczniów klas pierwszych, czwartych i siódmych. Można pobrać wnioski. Dzisiaj można pobrać ze strony, można pobrać w sekretariacie, wypełnić, złożyć. Procedury są dokładnie takie same jak we wszystkich szkołach publicznych, ponieważ nasza szkoła podstawowa to jest też szkoła publiczna, niepłatna, z tą jedną różnicą, że my nie jesteśmy w systemie elektronicznym. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie kredka malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi.